Dzień dobry Państwu. Otwieram 13. sesję Rady Miejskiej w Braniewie. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Witam Burmistrz. Witam kierowników Wydziałów Branieńskich Media. Proszę Państwa, dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Braniewa. W stosownym terminie został do Państwa przedłożony dzisiejszy porządek obrad. Czy wnioskodawca wnosi jakieś poprawki do dzisiejszego porządku? Jeżeli nie, to przejdziemy do głosu zatwierdzenia porządku obrad. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 15 głosów za. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok. Bardzo proszę Pana Skarbnika o przedstawienie sprawy. Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Pierwsza i główna zmiana przyczyna naszego spotkania wynika z uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w której to zwiększono kwotę dotacji celowej przeznaczone na realizację projektu trasy rowerowe w Polsce Wschodniej, województwo warmińsko-mazurskie. Wcześniej była to kwota 798 215,84. Podniesiono ją o kwotę 9735,44 i w chwili obecnej dotacja celowa wynosi 807 951,28. Musimy dostosować nasz plan finansowy, znaczy nasz budżet do tej kwoty, co pozwoli Pani Burmistrz podpisać umowę partnerską pomiędzy gminą a województwem. To z kolei jest konieczne, aby pieniądze wpływały na nasze konto do realizacji tego zadania. Zmiana widoczna jest w pozycji numer 5 załącznika numer 3 i w załączniku numer 4. Druga zmiana wynika z umowy zawartej pomiędzy powiatem braniewskim a gminą Braniewo na pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 5000 zł. Jest to dotacja przeznaczona na zakup drabiny dwuprzęsłowej z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie. Trzecia zmiana wynika z decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego. Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. I to by było wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o informację, czy Komisja wnosi jakieś uwagi do proponowanego projektu uchwały. Członkowie Komisji nie wnoszą żadnych uwag do projektu uchwały. Dziękuję bardzo. W takim razie otwieram dyskusję. Bardzo proszę, Pan Radny Falkowski. Ja mam pytanie. Pan skarbnik powiedział o uchwale Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Czy można znać datę tej uchwały? Oczywiście, jest to uchwała z dnia 24 czerwca 2015 roku. A jeżeli chodzi o termin przekazania tej uchwały do nas, nastąpiło to 9 bądź 10 lipca. I jeszcze wchodziła w grę kwestia zmiany klasyfikacji budżetowej przez Urząd Marszałkowski, który optował za zmianą tej klasyfikacji, a dopiero 9 czerwca wydano oficjalne pismo odnośnie lipca, odnośnie zakwalifikowania to w dziale 630, rozdział 630.03 i 630.6207, 6209. Pismo to dotarło, wpłynęło do nas 13 lipca bieżącego roku. No, pan skarbnik widać przygotowany, jakby wiedział, że będę o to pytał. Dziękuję. Kto jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Ja mam jedno pytanie. W związku z tym, że wcześniej była proponowana inna kwota i w tej chwili jest inna, rozumiem, że jest to wszystko już po rozstrzygnięciach przetargowych. W związku z tym, że jest zwiększona kwota, czy te pieniądze zostaną wykorzystane również na jakby zwiększenie zakresu robót, które do tej pory zostały ujęte w przetargu?
Nie sądzę, żeby został zwiększany zakres robót. Roboty już zostały dawno określone. Po prostu uchwała miała na celu zabezpieczenie kwoty, żeby w całości wystarczyło to na wykonanie robót. Nie oznacza to, że w całości musi być ona wykorzystana w kwocie tej 807 tysięcy. Ale niezbędna zmiana jest po prostu do celów podpisania umowy przez panią burmistrz, abyśmy mieli wszystko w porządku u siebie w powierzchni. Pytam dlatego, że jeżeli by była znana wyższa kwota i rozumiem, że to nie jest wcale wina tutaj Urzędu Miasta, tylko Urzędu Marszałkowskiego, to prawdopodobnie ten zakres robót mógłby być powiększony lub też może nie zwiększony zakres robót, ale pewnie kwota, która była zawarta w przetargu, byłaby może o ciut większa i nie byłoby tego cyrku z dzisiejszą sesją. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Jest wniosek pana wiceprzewodniczącego, bardzo proszę. Zgłaszam wniosek o nieczytowanie w całości projektu. Głosujemy wniosek pana wiceprzewodniczącego o nieczytowanie w całości tego projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku pana wiceprzewodniczącego? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 15 głosów za. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok? Bardzo proszę o podniesienie ręki. 15 głosów za. W związku z tym, że proponowany porządek obrad został wyczerpany, zamykam obrady 13. sesji Rady Miejskiej w Braniewie.